to ja. Oczywiście Nosy Nosy, a.k.a. Michael Cerari. Moi drodzy, chciałem nagrać seta, ale się nie da. Nie da się. Biorę rankeda, biorę seta od razu na Smurfie i nie mogę. Dlaczego? No bo chłopy pikują, a jestem last pickiem. Także skoro nie mogę nagrać seta, to się wyżyjemy redaktorem pod Lethality tym razem. Tak, będziemy pod Lethality grać. A co? Mój plan jest taki, że robię Triforce? Chociaż może nie wiem, czy Triforce jest dobry. Nie robimy Triforce'a. Zrobimy Black Cleaver i Lethality totalne. A może nawet odwrotnie jakoś? W każdym razie po drugiej stronie Mordekaiser. No, początki na pewno będą troszkę bolesne dla nas. Ale... Dlaczego bolesne, Nozi? No powiedz nam! No dlatego, że do trzeciego poziomu to nas bije na odległość. Także trzeba dodżować. Setem bym sobie podjoował, bo on biega jak... Chłop w ogóle z prędkością światła biega. Może nie ma żadnych daszy i tak dalej, ale może sobie dobiec. No więc... Co tu dużo? Nie przedłużam. Biorę krokodyla i idę się wgryzać w brodawy. Tutaj mi na Smurfie pokazało brąz. Po pierwszym placemencie, który przegrałem Michaelem Turanim, robiąc 19 ileś tam. No i tak. No i dlatego ja teraz gram z Silverem. Bo w ogóle podchodzi, także... No, no dawaj, daj się ukąsić. A ty. Ale gutaskiem jest, bo on się dał ukąsić. Teraz mnie z Q chce trafić. A ja próbuję to zdodżować jakimś cudem. Czekaj, bo ja mam chyba dwójkę szybciej od niego. Chłop, jak chciał ukraść. Why still WTF? Trzeba im napisać. Cause you didn't help me. Więc czym ja mam pomagać mu? Co to ma znaczyć? Ja jestem top lanerem. Dobra, czekaj, bo... Ja się tutaj kłócę z teammate'em i przegrywam linię przez to. No patrz. Dobra, trzeba tak... Co jest? Co to ma znaczyć? Panie, co pan? Nie można tak robić. Dobra, dużo stracę teraz, bo wyłączyłem myślenie. I zamiast grać jak człowiek, to się zacząłem kłócić z dżunglerem. To nigdy nie jest dobre. Chciałem tak dla jajec zrobić. Dla śmiechów i wyszły takie śmiechy, że się ze mnie teraz śmieję, że ja nawet Q jeszcze nie mam rozwiniętego, a chłop, który dostał w pierdziel, ma wszystko rozwinięte. To jest tak, jakbyś w szkole komuś zabierał kanapki, a no, rok później on przychodzi taki rozwinięty w pełni, mięśnie, wszystko cudowne, a ty taki jesteś malutki przed nim i on ci zabiera. Teraz spokojnie. To tylko chwilowe, bo zaraz ja już na siłownię poszedłem. Już teraz wróciłem po siłowni. No i teraz się będziemy z nim mierzyć. Czy on taki rozwinięty jest? Dla mnie jest niedorozwinięty! Niedorozwinięty jest! Pła! Dobra, czekaj, gdzie on jest? W ogóle. Bo... No bo musimy się zderzyć pempolami i zobaczyć, kto jest silniejszy. O, przyszedł. Co jest? Co jest? O, co po turret? Zaraz jeszcze mnie wyjaśni, zaraz. No pod turetami to jest w ogóle głupie, że on może mnie wrzucić za siebie. Patrz, jak on się leczy. Bo jak jest na bocie. No, użyj Q, dobra. Nie mogę zrobić z jakiegoś powodu drugi raz. Świeci mi się, wciskam, nie działa. Ech, dobra, ignoruj to zaraz. Użyj Q. O, szkoda, że mnie trafiłeś.
Szkoda. To jest Big Ben. To nie jest Little Ben. Uncle Ben's. Piąty level ma, ja mam czwarty. No, no kurde, no Big Ben's. Zaraz będziemy cię tutaj wyjaśniać. Co tu dużo gadać, no czekamy na twój błąd. Najgorsze jest to, że nie pamiętam jak działa Mordekaiser, ale jakieś shieldy dostaje, jak walczy, mu się coś odpala. No i dostał shielda, patrz. Teraz się nie spali przez to. Ja w ogóle na czwórce z nim walczyłem jak debil. Ale dzisiaj jest dzień debilizmu. Także korzystam. No, już się wycofał. Taki Big Ben, że już go nie ma. O jest. To jednak Big Ben. Jednak jeszcze przy Big Beniu. Dlaczego on ma shielda? Co on uderzył? W powietrze gdzieś uderzył? Na pajka czeka chyba. I ten pajek to powinien tu być, bo był na bocie na rotacji ostatnio. Także mój dive skończy się moją śmiercią. Ale chyba trzeba spróbować zbigbenić to. Nie, pajek jest na bocie, okej. Okay. Dobra, Big Ben nagle zrozumiał chyba, że się trzeba zrekalować. Że trzeba zabigbenić troszkę bardziej. Także weźmy tego plate'a wreszcie. Rozbieranko, rozbieranko, proszę zdjąć ramionczka. Oła, dostałem. No dobra, no to jeszcze tutaj spuszuję. Bo jak Big Ben wróci, on teraz poszedł ćwiczyć. Wróci wyćwiczony, wyjaśni mnie. No patrz, jakie głupie to jest. To mnie cofa w locie. No dobra, i teraz kupię coś dobrego. No chłop jeszcze tym setem nie przefinował? Jak to tak? Diamant brać? Może wezmę ten diamant. Teraz zrobię topora. No to w sumie praktycznie jak mój standardowy build. Zamiast robić Letality od razu. Głupio robię. Dobra, robię Letality od razu. Bo chcę coś zmienić. Chcę zobaczyć, czy będę zabijaką. Oczywiście będę papierowym cycem, ale to nieważne. Bo im szybciej zabijesz, tym wolniej zginiesz. Tak czy nie tak? Big Ben, powiedz nam, co o tym myślisz. Big Ben chyba tak sądzi też. Dlatego kupił tarczę, jakiś cyngiel czerwony. Hy! Pę, pę, pę. Jestem silniejszy od ciebie! Pę, pę. Big Ben. To jest Ben 10. Ben 10. Dawać kolejne ramionczko ściągamy. Haha, tu się zaraz ukaże coś pięknego pod spodem pewnie. No, za Big Beniu tutaj wrócił. Wrócił na swoje wości. Co jest? Co to za miejsce? O Jezu, on mnie tu zabije. Jakie głupie. Jak to? No za Big Beniu mnie. Kurde, on miał ulta, ja nie miałem ulta. Na tym ulcie pewnie daje mi jakieś tam minusowe jakieś resy albo coś w tym stylu, bo ja się tam czułem gorzej w tym, gdzie on mnie zabrał. No i za Big Beniu. Chłop 02 za Big Beniu. Dobra. Spokojnie, spokojnie, jeszcze się od Big Beni zaraz. Manuel mnie sfollowował akurat jak nagrywam. Dziękuję bardzo. Zobacz jak Big Ben ostro. Dawaj, broń tego! Big Ben nic nie ma, możesz go bić. Ty też nie masz ulta. Dobra, zaraz będziesz miał. O Boże, Big Ben! O nie!
Zoba zrobił to! Nice. Dostał shielda. No bo jak za Big Benić, to pełnym cycem. Dobra. Tutaj zabieramy co nasze. Szybki push. Dlaczego szybki push? Już tłumaczę. Dlatego, że chłop nie ma teleporta. Co to znaczy? No jak myślisz? No powiedz mi. No, że on nie zdąży tutaj na czas. A ty sobie tutaj ciapciasz i ciapciasz. A jak mi się kichać chce! Masakra, umrę zaraz. Umarłeś kiedyś od kichania? To jest zabójcze? Weź mi powiedz, bo ja nie wiem. A, dobra. Trzeba zabigbenić to. Big Ben już teraz idzie tutaj. Nie wiem, gdzie jest Spike. Tak troszkę lekceważę go. Jeszcze jedno ramionczko. To ile tych ramionczek? To jest podejrzane. Co jeśli tam nic nie ma pod spodem? Czekajcie, bo... trzeba Nohala wytrzeć, bo jak nie wytrę, to będę smutny. Nie za Big Benie wtedy. No, straciłem to! Big Ben, gdzie jesteś? Dobra, zabieramy to. To już teraz trzeba odsłonić i zobaczyć, czy tam się coś kryje pięknego. Poczekaj, zajęty jestem. No nie rusz mnie. Chłop przyszedł, porzucał mnie. No i piękne rzeczy odsłoniłem jednak. Jednak byłem zadowolony widokiem, który się ukazał. Oho, teraz to już was dwóch jest. Ale ja teraz idę do siebie. Zaraz wracam. Nie mam czasu na ganki. No oni wiedzą, że tak jest. Dobra, patrz. Pyk. I teraz robię pyk. I pyk. Hehe, super! Dobra, idziemy przetestować nasze nowe givery. Żałuję, że nie mogę pograć tym setem. Żałuję. Bo to byłaby piękna przeprawa. Zagrałem tym raz na normalku, bo mi się udało. I grałem na Mordekaisera akurat. Tylko że uczyłem się skilli, jeszcze nie do końca rozumiałem, co się dzieje. I teraz, jak już bym grał na Mordekaisera, to już bym go wyjaśniał normalnie. Od razu za Big Benie bym patrz, tak jak teraz. Oho, tu już byłem kiedyś, teraz już się tu nie boję być. No i za Big Beniu. A coś tam rzucają. Mięsko mi rzucił, żebym se zjadł. Mi się nie chciało jeść i poszedł. Fajnie. Fajna zabawa. Dobra, to co? To może... Może idę odkryć to królestwo dalej. Za Big Beniu już wrócił? Nie, jeszcze nie. Zaraz wraca. Ja powinienem sobie tego Heralda wziąć. Będzie mi przyjemniej. No, tak zrobię. Hej, co? Pua! Dobra, czekaj. O, zobacz, co znalazłem. Smakołyk. Dawaj go w krzaki. Nie chcę się podzielić z nikim. Dobra, z Big Benem się podzielę. Żartowałem, Big Ben! Big Ben! Big Ben! Dobra, już mnie nie ma. O, jakie ładne. Dobra. Mam za 20 sekund ulta. Odpuszuję. O, Big Ben mnie szuka. No jaki cyc! Znalazł mojego warda. Jedyne pieniążki, jakie on może zarobić. Dobra,
Bygben, gdzie jesteś? Z przyjacielem szukacie mnie w dżungli? Dobra, dawaj tu przyjacielu do mnie. Czekaj, bo on nie wie jeszcze. O, zobacz! No co tu zrobić? No nie da się go kliknąć z tego W. Big Ben! No kurde, nie da się z wami grać. Jeszcze kolejny? No pierdzie. No miota mną jak szatan. No patrz, nic nie mogę zrobić. Rzucali mną na wszystkie strony pod turetami. Ja nie wiem. Widzę, że ekipa Ben 10 jest zbyt silna. W każdym razie nie wiem, czy to był dobry pomysł, że ja idę w Letality, bo teraz jestem purchawą taką na dotyk. No ale zobaczymy, no. Jak już podjąłem taką decyzję, no to podjąłem. Trzeba się jej trzymać. O, widzę, że Watena realizuje moje marzenia. Ben ten się wycofał, bo on wie, że tam jest groźnie. Pewnie szuka wardów w dżungli. Ale kurde, no. Tutaj, jak tak przeskoczyłem tu, to powinienem był zabić. Tylko, że moje W nie zadziałało. Nie wiem dlaczego. Chłopiec jakiś fantomowy, nietykalny. Ma teraz 2-0-1 i myśli, że on dobrze zagrał to. A to nie jest prawda. Bo został prawie ugryziony w cyc, a jakby został ugryziony w cyc, to by zrozumiał, że takiego bólu jeszcze nie czuł. No co tu dużo gadać. O, Benten! Zobacz go! Oj, rozwalił tego ciapciucha wielkiego. Poradził sobie z nim. Czyli jest silniejszy niż był. Zobaczymy, jak silny jest. Na razie trzeba tutaj remoncik troszkę uskutecznić, postawić łardzioszka. Popatrzeć, pomyśleć. Czym ty jesteś? Czy ty jesteś supportem, czy czym ty jesteś? Ty sam nie wiesz, czym ty jesteś chyba. No, nawet taki ciapciuś przyszedł do nas. Ignitus RU. Chiefs. Patrz, on nie wie, co zrobić, się rikaluje. Dobra, oni nie mogą wiedzieć, gdzie ty jesteś, a musisz teraz robić presję i brać farmę wszędzie. Nawet to jest twoje. Patrz, on już na bota zawitał, tam coś tam, nie wiem, kto support jest nawet. Nie wiem, kto jest supportem w ich związku. No dobra, on jest supportem, ale jak patrzę na ich obrażenia, to nie wiem. Big Ben. No nie, 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 teraz nie, teraz nie! Cholera jasna. Nie no, to jest zły moment, żeby się z Bentenem bić. Ech, zestresował mnie. No zestresował mnie! Mi się pępol trząs ze strachu. No i co ja miałem zrobić? No musiałem spróbować zawalczyć o życie. Na szczęście przeżyłem. Benten mnie nie zabił. Letality działa. Ja tak naprawdę to ja nie wiem, czy to Letality działa, ale... Ale jest zabawnie. Przynajmniej mam Conqueror 1052. W tym roku urodził się człowiek. No, nieważne, bo to zaraz ktoś pójdzie do szkoły, zacznie szerzyć takie rzeczy. Co ja zrobiłem? Przecież z tego ma być Letality. Co, ja zapomniałem, jaką drogę obrałem w życiu? No, zapomniałem właśnie. To ma więcej Letality, to trzeba kupić. Aż 18! Ile tam to ma pierwsze? Oto 21. Czyli 19 armora zabiera, a to 9 armora zabiera. Czyli 20. 28 armora zabierasz? Jak to?
Przecież oni są goli. Ile to Barbara? 20. He, he. Fajnie. No to na Golasa będą biegać zaraz. O, diabła. Double kill. Triple kill. O kurde, co on taki silny? Silniejszy niż ja? Nie, no raczej nie. Niemożliwe. Nie ma opcji takiej. Za dużo czasu spędziłem w Shawshank. Dobra, i co? Ktoś tu żyje? Jest tu kto? Halo! Nie żyje tu nikt. O, Benten, cześć! Jak się masz? Po tych przejściach wszystkich. Dobrze ci jest w życiu? Mam nadzieję, że tak. Bo ja nie życzę ci źle. Po prostu tak los nas zestawił ze sobą, że jestem twoim przeciwnikiem. No i muszę wygrać, żeby wejść wyżej. O! Jaka fala. Dobra, bo zaraz mnie znienawidzą. Ogólnie na kanale jest sporo osób, które nienawidzą mojego onomatopeizmu czasem. Także przepraszam, znaczy idzie brygada. Teraz się przekonać, czy ja tu jestem. No ja tu jestem! Nie uciekam! Biorę to... O, dobra, żartuję, uciekam. Pak tu wjedzie zaraz. Cicho. Trzeba słyszeć, czy jest ta dziwna atmosfera w powietrzu. Jak jest, to już wiesz. Panowie, co wy tu w teamie całym walicie dżunglę? O, to nie był dobry pomysł chyba. O, Benten, cześć. Oszukałem was. O, dobra, wy mnie też. Myślałem, że go ktoś zabił. No dobra. Jest 5-1 pykę. Fajnie. Po jak on zrobi supleksy. O, Diana! Czy zrobi to? Zrobi to, patrz. I teraz robi combo. Piękne to było. No co jak co, ale Masymar jest dobry. I jest dobrze, ma napisane. Także Masymar, jeśli to oglądasz, to to był dobry, to dobry. Już jesteś sławny, już jesteś na YouTubie z takim place'em, także fajne. A ja tymczasem kupię sobie... Pa, takie. Teraz mam turbosa, patrz. Aż szybki jestem, Boże. Ale Tality to już ze mnie po prostu wycieka. 18 aż. 21. Ale dużo. Nigdy nie miałem tyle. Jak żyję? A co tu jest? Widziałeś taki las? Leśne żyjątka czekają na to, żeby im wpierdzielić. W ogóle kto to stworzył? Taki las tu stworzyli, żeby zabijać leśne żyjątka. To się nie godzi. O, czekaj, bo nas tu podrzucają, a ja akurat idę po tobie. Co ty mi każesz to tankować? Ja tylko barona chcę smajtnąć. Dobra. Chciałbym się z kimś bić. Tylko nie wiem z kim. Bo Pike to mi ucieknie, zacznie mnie kajtować przez pół dnia. Może z ciapciusiami w lesie. Dobra, tej furii troszkę nastakujmy. To jak ktoś przyjdzie, to go za habety, za uszy go powiesimy.
Czekaj, może tamtego supporta jednak poznać trzeba. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa. O, patrz, to jest ten chłop, co robił takie rzeczy dziwne. Zabierać mu coś? Nie, no może pan to zrobi. Dobra, jednak nie. Patrz, Pajk idzie ze mną. Jakie życie, takie pożycie. Jakie życie, takie jedzenia spożycie. Ej, to jest prawda. To jest prawda. Ty co on mi robi, patrz. Co ty nową postać testujesz na mnie? Głupi jesteś? Postradałeś zmysły? Ale to jest prawda z tym spożyciem. Bo jak masz słabe życie, to nie stać cię na duże spożycie, nie? Dobre, mądre? Na pewno. Kto takich wam mądrości przekazuje więcej na polskim YouTubie? Nikt! Żaden! A tam co się dzieje? O kurde, zabili supporta, który solował dżunglę. Ja nie wiem, to letality takie nic nie daje. Wcale więcej obrażeń nie zadaje. Wolę być gruby i bić tak samo. Takie życie miałem. Dlatego spożycie było małe i nie jestem gruby. No ale dobra, mam 200 farmy. To dobrze jest. Dobra, ty miałeś być moją postacią. Chodź tu. Chodźcie! No chodź tu! O, już go zabił. Tamten jeszcze żyje? Chodź tu! No zabijają mi wszystko! Bę! Zobacz jaki on biedny jest. Patrz jak on leży sobie. Jaki dziabciuś. Pajteczki ma. Tylko tak brzydko, brzydko wyglądają na tym skinie te pajteczki. Normalnie jak zobaczysz u kotka pajteczki. Albo u pieska są ładne. No dobra, też ma ładne, bo zaraz się smutny będzie, że mu tak mówi. Beten! Tylko z tobą mogę walczyć, bo ciebie się nauczyłem na pamięć na tym topie już. Dobra, no i co? No to kończymy to. Koniec filmu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na streamki codziennie o 19. Bardzo fajnie się bawimy, poznajemy i mamy fajną społeczność. Fajnie jest, naprawdę. No i wpadając na streamki, wspieracie mnie. Dzięki wam mogę tworzyć to wszystko. Dzięki drużynie ze streama. No, z tych, co oglądają te materiały, to też mogę, no. Bo to też jest zawsze coś. Ale wiecie o co chodzi. Kocham z wszystkich. Cześć, super, do zobaczenia.